Pokaż jeszcze raz ten brzuch. Nie, bo później będą mi wytykać. Tak, no nie jest warte pokazać. Wytykają to mi, gruby. No to niech zostanie, że w końcu to ja nie będę ten gruby. Słuchaj, dobra. Wracając do sprawy, jak dzisiaj przebieg panelu? Spokojnie, no. Wydaje mi się, że podmieli koło nas, więc organizacja za dużo od nas nie wymagała pod kątem dymienia, więc przeżyliśmy. Ale gdzieś tam widziałem, pewne dymy były jeszcze, wyjaśnienia z Trypsonem, tego typu sprawy, gdzieś tam angażowałeś się w sprawy. Znaczy to chyba nie dymy, nie? Dymy to jakbyśmy, wiesz, faktycznie krzyczeli tam, kurde, coś zabierali, a to była zwykła formalność, nie? Wiesz, wykorzystaliśmy moment, w którym mamy jakby możliwość coś na zasadzie trochę zaciągnięcia notarialnego. Adwokat przygotował nam pismo. Chcieliśmy się zabezpieczyć finansowo przed tym, że wiesz, teraz Trypson jest przed kamerami, spławia nas do czasu Pogali zapłacę, Pogali zniknie i nie zapłaci, więc też chcemy wykorzystać swoje 5 minut, nie? No i liczyliśmy na odzyskanie swoich pieniędzy, a coś mi się w to nie wydaje, nie? Ale czas pokaże. Może Trypson jednak ma trochę godności, honoru i zrobi ten przelew naszemu zawodnikowi. Polecamy się. Słuchaj, patrząc na powiedzmy twoje starcie z Lupą, Lupa wydaje się fizycznie dobrze wyglądać w tej chwili. Wziął się za treningi mocno. Na ile ty się możesz jego obawiać? No kurde, to jest waga ciężka. No. Ciężko tu się nie obawiać. Ale wydaje mi się, że... No kurde, za szybko nabrał za dużo mięsa, no nie wydaje mi się, żeby to było tak łatwo dotlenić, gdzie raczej też nie był tytanem wytrzymałościowym. No zobaczymy, czy nas zaskoczy, nie? Jesteś w życiowej formie, tak naprawdę oceniając to wszystko, bo sylwetka, tak jak mówiłem, spotykaliśmy się przez wiele, wiele tygodni, miesięcy i lat czasami i minęło troszkę tego czasu i widać ewidentnie u ciebie, że sylwetka się poprawia. Już nie chcę się tu dowartościowywać, ale tak faktycznie jest. Chyba tak, na pewno pod względem umiejętności walki tak, bo staram się odrobić te płaszczyzny, które raczej nie były moimi mocnymi stronami. Wydaje mi się, że i tego parteru, i tego kopania nauczyłem się na tyle, że tak, formę sam chciałbym zobaczyć, bo jednak ostatni jakby przegląd formy był na tym zmęczeniu jeszcze ponad tydzień temu i tak wydaje mi się, że bez tego regeneracyjnego okresu i tak byłem lepiej przygotowany niż przynajmniej do Nikoli, więc też chciałbym zobaczyć, na co pozwoli mi moje ciało, nie? Wydaje mi się, że tą granicę bardzo mocno przepchnąłem, no ale egzamin pojutrze, nie? Jak będą kłopoty, tak w walce gdzieś sobie wizualizujesz, to zaufasz co, pięścią przede wszystkim? Jak będą kłopoty, to zaufam narożnikowi i ale wsparciu. To oni nie wskoczą, to ty musisz zrobić robotę. Ale mam tak profesjonalnego trenera, I tak duże w nim wsparcie, że bardziej ufam jemu niż swoim decyzjom. Raczej będę słuchał trenera, nie? Słuchaj, zapytam cię o to wszystko, co dzieje się teraz w Freak Fightach. Jak ty to oceniasz wszystko? A co się dzieje? No nie, no dzieją się jakieś afery, dramy, jakieś różnego rodzaju historie. No to kurde, ja nie jestem na bieżąco. Musiałbyś mi albo trochę o tym opowiedzieć, albo przynajmniej faktycznie wskazać lekcję do odrobienia. Nie, wiesz, no, ja trenowałem, mam rodzinę. Nie starcie mam czasu. Mindy i apteki widziałeś? Tak, nie ma w relacjach, no. Jak w ogóle to twoim zdaniem wyglądało? No ja się nie spodziewałem innego rezultatu tej walki, nie? Ja z apteką też chciałem się bić. Kurde, już długie lata o tym rozmawialiśmy. No ale nawet nie udało nam się zrobić sparingu na sali. I z nim się znacie w ogóle personalnie? Tak, czy? Bardzo długo. No nie wiem, czy nie z... On gdzieś z twoich rejonów, tak? Nie, on jest gdzieś ze Śląska. Przepraszam. Nie przebywał gdzieś w... Przebywał. Mam bardzo dużo znajomych, ale to już jest jakby inna historia. Nasze drogi się i na tle kibicowskim, i na tle towarzyskim przecinały nam się drogi.
Ja wielokrotnie proponowałem Szymonowi dziś to starcie, nawet na tle sparingowym. Teraz tym bardziej byłby atrakcyjny, gdyby był i gdyby był zdolny do bójki, więc zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy, wyjaśni i kiedy apteka wróci do nas. I wtedy będziemy mieć więcej, nie? Nie przesadził, biorąc walkę z zawodowym fighterem, który ma czym przyłożyć i ma takie doświadczenie jak Kamil Minda? No czy co, na pewno ambicja obiła się o kurde kawał muru, nie? No ja byłem pod wrażeniem tej decyzji, tym bardziej znając umiejętności apteki, no i domyślając się o umiejętności Mindy, dla mnie to kurde... No ja trochę nie wierzyłem, że dojdzie nawet do tego starcia, do tego stopnia, ale no co, no dużo tu nie ma co opowiadać, bo chyba już więcej o tym mówimy, niż samo starcie trwało, nie? Słuchaj, a inne rzeczy gdzieś, konfliktu z Denisem już nie ma, to wszystko gdzieś odeszło, jak w ogóle to wygląda u ciebie? No nie wiem, no ja mam swoją robotę do zrobienia, mam lupę do zbicia. Później Tarzana, czy w międzyczasie jeszcze tam... Z Tarzanem też jest konflikt? Nie, no znaczy, kurde, no ja nie muszę z kimś się konfliktować, żeby z kimś się sprawdzić, nie? Ale... Ech, kurde, bo aż mi trochę ten... Co się dzieje? Nie, no kurde, mam takie obrzydzenie do tego kurde starego Fraglesa, że aż mi kurde się trochę źle robi, jak go widzę, nie? Dobra, zostawmy na razie i jedźmy dalej. Słuchaj, mówiąc szczerze... Nie mówisz o Tarzanie, nie? Nie mówimy o Tarzanie, wiem, o kim mówię. Mówisz, ale wiadomo, tu jest media room, tu musi być porządek, nie ma tematu. Lubię, nie lubię. Jednak to, wiesz, zabrnęło trochę za daleko, nie? Są pewne, kurwa, świętości, których się nie porusza, nie? Że tu wszyscy chodzą jak na paluszkach, żeby nie powiedzieć słowa za dużo, a kurwa zrobił syna jakąś tarczę i do pomy i samoczerniał ludzi, że hańbią pamięć, a teraz, kurde, tego nieboszczyka wszyscy będą pamiętać przez, kurwa, wygłupy tego starego głupca, nie? No to jest, kurwa, przykre, nie? I tak młody nie miał jakiś... Nie będzie jakoś super wspominany, a teraz głównie będzie pamiętany z samego końca, nie? Czyli już było to fajnie, trochę rozgrzeszone, każdy tam wylał łzy, czy posypał głowę popiołem. No a kurwa, no co, no nie, no naprawdę mi brak słów, nie? Kurde, no jak tak można, nie? Okej, okay, ale też umówmy się, no każdy ma prawo do przeżywania traumy na swój sposób. Okej, okay, ja rozumiem. Nawet rozmawiałem z kimś, że okej, okay, jeżeli to jest też się forma, zastanawiałem jeżeli to nad jest tym. Forma terapii, okej, okay, żeby nie zapomnieć, idę w trening, idę się bić, okej, okay, nie? Ale nie, kurwa, już nie rzucać tu, kurde, zbyt dosadnymi cytatami. No nie można też obrażać innych i robić sobie, kurde, z nieszczęścia tarczy, nie? Bo i krzyczeć cały czas o nim, wytykać, no to... Patryk, ale kto chciałby Murańskiego milczącego? No i ja teraz, kurwa, podpisałbym się pod apelem Tańculi, że to, kurwa, te kanalie powinno... Tą chorobę powinno się wyleczyć, nie? I to odcinając, kurde, chorą kończynę, to powinno zniknąć. Tego nie powinna oglądać młodzież. Kurde, jest dużo patologii w internecie. Ja jestem raczej zwolennikiem wolności wypowiedzi, stylu bycia, swoich poglądów, ale kurwa, no to jest za dużo, nie? To, no, kurwa, to generuje bardzo duży problem społeczny, nie? Myślę, że to dziennikarze nakręcają ten świat freak fightów, to wszystko, bo też się mówi o tym, że to jest gdzieś inspiracja, że ogólnie, gdyby nie było zainteresowania, jasne, promocji. Nie? Jasne, kurde, no często zło napędza pieniądz, nie? Więc... Każdy musi z czegoś żyć, musi zarabiać. Okej, ale to tak samo jak właśnie polecam z naszego mojego sponsora Stop Kokainy, no to też jest zarabianie na cudzym nieszczęściu, nie? Więc no są rzeczy, dla których nie powinno się sięgać po pieniądze, nie? Więc, no nie wiem, no naprawdę ciężko mi zebrać słowa, jak kurde jeszcze widzę tą kanalię, nie?
Dobra, dajmy już spokój. W takim razie tak, co? Sobota, jutro ważenie. Coś obawiasz się, że stanie... Piątek. Nie, nie, ja mówię sobota, gala, ale piątek stajesz na wadze. Obawiasz się coś, że tak, waga tam? Obawiam się, co zobaczę na wadze. Dawno się do niej nie zbliżałem. No zobaczymy, no. Zobaczymy. No, no ja mam taką, kurde, małą, bardzo cienką granicę tego kilograma w dwóch, których czuję się bardzo dynamicznie na nogach, a te pół kilo, kilo czasami betonuje mi nogi, więc... A miałem takie, trochę za mocno rozluzowałem ostatni tydzień. Miałem trochę jakichś swoich problemów i trzeba kończyć. W takim razie dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego.